W grudniu 1944 roku na wniosek wiceadmirała Jerzego Świrskiego została powołana specjalna komisja Morskiego Sądu Wojskowego, która miała zająć się zachowaniem dowódców okrętów podwodnych w czasie działań na Bałtyku we wrześniu 1939 roku. W szczególności miała ona zwrócić uwagę na zachowanie dowódców okrętów podwodnych ORP Żbik i ORP Ryś, czy mogli oni dłużej prowadzić walkę i czy mogli uniknąć internowania w portach neutralnej Szwecji, tak jak uczynili to dowódcy ORP Wilk i ORP Orzeł. Wiceadmirał Świrski w latach 1925-1939 w znaczący sposób przyczynił się do rozwoju polskiej marynarki wojennej. Tym bardziej dziwi pomysł powołania takiej komisji, który podrywał autorytet wiceadmirała jako głównodowodzącego flotą wojenną, a który to powinien był znać realia i możliwości tych okrętów. Paradoksem również jest to, że oskarżał ich człowiek, który w dniu 4 września 1939 roku wraz ze swym sztabem i rodziną pospiesznie ewakuował się z Warszawy. Po prostu uciekł, a jako szef kierownictwa marynarki wojennej powinien był trwać do końca na swym posterunku. Tym bardziej, że właśnie w sztabie marynarki wojennej znajdowała się najsilniejsza radiostacja, która swym zasięgiem obejmowała cały kraj. Wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, że właśnie to wydarzenie wpłynie pośrednio na samobójczą śmierć jednego z dowódców okrętów podwodnych. Po dokładnym przeglądzie okrętów przez załogi ujawniły się uszkodzenia w postaci nieszczelnych kadłubów, zużytych uszczelniaczy wałów, niesprawnych akumulatorów, pocących się szkieł peryskopów oraz braku aparatów podsłuchowych, których przeciwnikiem była część wyższej kadry dowódczej. Takie braki posiadały trzy okręty podwodne typu Wilk, wybudowane w latach 1927-1931. Były one okrętami nie w pełni sprawnymi. Po 1 września 1939 roku w czasie walk z niemiecką Kriegsmarine ujawniły się kolejne awarie i defekty. Nawet bliźniaczy okręt Orła ORP Semp nie został całkowicie ukończony, gdy 18 kwietnia 1939 roku wpłynął on do Gdyni. Dowódca ORP Wilk, komandor podporucznik Bogusław Krawczyk, dowódca ORP Ryś, komandor podporucznik Aleksander Grochowski, dowódca ORP Żbik, komandor podporucznik Michał Żebrowski informowali na bieżąco dowódcę Dywizjonu Okrętów Podwodnych, komandora porucznika Aleksandra Mochuczego, o istniejących brakach, a który w tej sprawie niewiele zrobił. A przecież wiedział, nie tylko on, że dojdzie do konfliktu między Polską a Niemcami. O stanie technicznym okrętów podwodnych musiał być też informowany wiceadmirał Jerzy Świrski. Polskie okręty podwodne we wrześniu 1939 roku, zamiast niszczyć niemiecką żeglugę na Bałtyku, same stały się celem nie tylko ścigaczy i niszczycieli, ale przede wszystkim panującego w powietrzu lotnictwa. Wszystkie polskie okręty mniej lub bardziej odniosły poważne uszkodzenia. W nocy z 4 na 5 września doszło do tego, że dowódca ORP Ryś, komandor podporucznik Aleksander Grochowski, pod groźbą sądu wojennego odmówił wykonania rozkazu dowódcy dywizjonu komandorowi Mochuczemu o opuszczeniu portu wojennego na Helu, dopóki nie zostaną usunięte przecieki zbiorników z paliwem uszkodzone przez niemieckie bomby głębinowe, które zdradzało pozycję zanurzonego okrętu. Ten czyn dowódcy okrętu, komandora podporucznika Aleksandra Grochowskiego, uratował nie tylko okręt, ale i załogę przed niechybną zagładą. W końcu walka na tak uszkodzonych okrętach stawała się niemożliwa. Po 10 września 1939 roku decyzją dowódcy floty kontradmirała Józefa Unruga okręty otrzymały radiogramy o przejściu do Wielkiej Brytanii lub, jeżeli będzie to niemożliwe, zawinięcia do portu neutralnego w celu internowania. Radiogram ten zostawiał każdemu dowódcy swobodny wybór. Wskutek odniesionych poważnych uszkodzeń okręty podwodne ORP Semp, ORP Ryś i ORP Żbik wpłynęły do portów neutralnej Szwecji, w których z powodu niemożności usunięcia usterek w ciągu 24 godzin zostały internowane. Tylko ORP Wilk, dowodzony przez kapitana Bogusława Krawczyka, i ORP Orzeł, dowodzony przez kapitana Jana Grudzińskiego, przedarły się przez silnie strzeżone cieśniny i dotarły do Wielkiej Brytanii.
W grudniu 1939 roku, kiedy to naczelny wódz generał Władysław Sikorski w asyście szefa kierownictwa marynarki wojennej wiceadmirała Jerzego Świrskiego przybyli na spotkanie i wizytację z załogami okrętów podwodnych ORP Wilk i ORP Orzeł, doszło nieoczekiwanie do incydentu. Dowódca okrętu podwodnego ORP Orzeł kapitan Jan Grudziński oraz dowódca okrętu podwodnego ORP Wilk kapitan Bogusław Krawczyk odmówili podania ręki wiceadmirałowi Jerzemu Świrskiemu, wyrażając w ten sposób niezadowolenie z jego zachowania jako przełożonego w czasie działań we wrześniu 1939 roku, kiedy to wiceadmirał Jerzy Świrski wraz ze swym sztabem i rodziną uciekł 4 września przez Rumunię do Francji. Dwaj dowódcy okrętów podwodnych uważali Świrskiego za dezertera, który pozostawił swych marynarzy w czasie, gdy był najbardziej potrzebny. Nawet na mowy naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego na podanie ręki Świrskiemu nie przyniosły rezultatu. Świrski zachowanie kapitana Grudzińskiego i kapitana Krawczyka potraktował jako osobistą zniewagę, której tym oficerom nigdy nie zapomniał i nie darował. 23 maja 1940 roku swój ostatni rejs wyszedł ORP Orzeł i zaginął na Morzu Północnym wraz z kapitanem Grudzińskim i 62 członkami jego załogi. 19 lipca 1941 roku w wieku 35 lat już jako komandor podporucznik Bogusław Krawczyk popełnił samobójstwo. Na jego tragiczny krok miało znaczny wpływ zachowanie wiceadmirała Jerzego Świrskiego. Po tych wydarzeniach generał Władysław Sikorski odwołał wiceadmirała Świrskiego z zajmowanego stanowiska. Niestety, Świrski wykorzystał swoje wpływy w admiralicji brytyjskiej, bo za wszelką cenę chciał zachować stanowisko. Brytyjczycy wpłynęli na generała Sikorskiego, by zmienił swoje zdanie, co im się udało. Po 4 lipca 1943 roku, kiedy zginął Władysław Sikorski, wiceadmirał Jerzy Świrski nie miał już przeciwników. Ale niesmak pozostał. Powróćmy do roku 1944 i powołanej Komisji Morskiego Sądu Wojskowego, która to po wnikliwym śledztwie nie dopatrzyła się winy dowódców okrętów. Niestety, wiceadmirał Świrski na ten temat miał inne zdanie niż to, co orzekła komisja. Nigdy też komandor podporucznik Michał Żebrowski, dowódca ORP Żbik oraz komandor podporucznik Aleksander Grochowski, dowódca ORP Ryś, nie zostali oczyszczeni z bezpodstawnych zarzutów wiceadmirała Świrskiego i zrehabilitowani. Dzięki splotowi sprzyjających okoliczności, szczęściu, dobremu wyszkoleniu i profesjonalizmowi załóg uniknęły one zagłady w obliczu przeważających 10-krotnie sił wroga. Na zakończenie tego odcinka warto pokazać jeszcze jedno odbicie krzywego zwierciadła wiceadmirała Jerzego Świrskiego. W czasie walk o Norwegię 4 maja 1940 roku znajdującym się w fiordzie Rombaken polski niszczyciel ORP Grom około godziny 8.30 trafiają 2 z 6 bomb zrzuconych z wysokości ponad 5000 metrów przez niemiecki bombowiec. Okręt tonie w ciągu 3 minut, zabierając ze sobą 60 członków załogi wraz z brytyjskim oficerem łącznikowym o nazwisku Graham. W tym ewidentnym błędzie dowódcy okrętu komandora porucznika Aleksandra Hulewicza wiceadmirał Świrski nie dopatrzył się błędów w manewrowaniu okrętem. Bezspornym faktem jest, że w momencie trafienia bombami w ORP Grom okręt stał w miejscu, nieruchomo. Krótko po tych wydarzeniach dowódca okrętu komandor Aleksander Hulewicz został odznaczony, nie tylko przez Brytyjczyków.